Cześć, siemano, z tej strony Jano z kanału Jano Gra i chciałem Cię serdecznie zaprosić na 89. odcinek Let's Playa z gry Wiedźmin 3. Znajdujemy się tutaj w wiosce Arinbjorn i przyjechałem tutaj kupić kartę Talara i parę innych kart od karczmarza. No, czego? I w tym momencie zagramy sobie z Nim Gwinta. Odyszkę oczywiście. Mamy talię. Tu już mamy całkiem sporo kart w potworach. Mamy talię Królestw Północy. Dodam sobie Talara. I oczyścimy sobie trochę naszą talię ze słabych kart jednostek. Praktycznie słabych kart to my nie mamy. Może tutaj? Mistrzów oblężeń Skedwen można by się pozbyć. Usuniemy sobie ich, bo jest ich za wielu. Mamy sporo kart legendarnych. No i jeden trzaskający mróz sobie wymienię na gęstą mgłę. No i będziemy rozpoczynać grę. Pożoga, Róg Dowódcy, Gunter Odin, Kiramet, Rembarty Stinfried, Balista, Wider Tremert. Spróbuję sobie Kiramet wymienić na Ulewny Deszcz. Może się przydać. Nie, on gra Talion Skyatel, także Ulewny Deszcz się nam nie przyda. O, i spadł nam Geralt z Rivii chyba. Czy Vernon Roche, któryś z tych legend. On zaczyna od Jaskra. My zaczynamy od Guntera Odima. On gra brygadę na dyszkę. Spokojnie mógłbym użyć pożogi teraz, ale poczekam sobie jeszcze chwilę. Zagram Róg Dowódcy na jednostki dystansowe. Mogłem też użyć Wider Tremerta i to chyba sobie zrobię. Albo jeszcze poczekam momencik. Zagram sobie Rembarty Stinfried. O, tak jak sądziłem, teraz zabiję mu dwóch. Wider Tremertem. Przeciwnik spasował. Dobra, załatwiliśmy go w tej rundzie. My też pasujemy. Spadła nam wieża oblężnicza. Ciekawe. Zaczniemy od balisty. On gra milwę. My gramy wieżę oblężniczą. Gra hawekarskiego medyka i wskrzesza. Wskrzesza. Idę Amen Absivnej. No, my możemy wyjeżdżać z naszych grubych kart. Gramy Vernona Rosha. Ten gra Róg Dowódcy.
Ja gram pożogę. Niszczymy mu tą milwę. Gra Cyrille. My gramy Geralta z Rivii. On gra hewekarskiego medyka i pewnie skesza milwę. Tak jak sądziłem. My sobie spasujemy tą rundę na wszelki wypadek. On zaczyna. Gra Insane Grima. My gramy Estera de Tysena. I on gra Sesentesis. A my gramy Cyrille i wygrywamy. Dobra, zwycięstwo. Otrzymano 20 nowigradzkich koron i Toruwiel. Jakaś łuczniczka ze Skojatel, tak mi się wydaje. Chcesz cóż, na kapłankę Frey oddać? Może pójdziemy za. A pewna jesteś, że ona biła bogini? Kpisz czy o drogę pytasz? Gdzieś tu siedział ten ziomek, który chciał z nami zjeść. Jest tutaj Jorund. A? Znam takich jak ty. Tak, Geralt? Chyba rzadko macie gości z kontynentu. Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je! Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobry, kupców sporo. Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Ci dwaj, którzy mnie zaczepili, kto to? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Pomówmy o zleceniu na potwora. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też smug zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem. Bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoje. Pomówmy o wysokości nagrody. Jarund, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Okej, okay, sprawdźmy sobie 330. Mogę trochę dołożyć, ale nie aż tyle. 315. Mogę trochę dołożyć, ale... 300. Dobra. Niech będzie. Przybijmy targu. Przyjmuję zlecenie. Niech będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Zlecenie. Upiór z Eldbergu. Tutaj mamy... Jest ten Eldberg tutaj na wyspie. Latarny Eldberg. Załatwimy sobie upiory. To nie jest zwyczajna mgła. Zwycz...
zjawa. Jej śmierć niczego nie zmienia. Bądź co bądź silnie kapią te zjawy. Pomedytujemy sobie. Tu nowe się pojawiły. Znów pomedytujmy. Mam nadzieję, że kolejne nie przyjdą. Wciąż się pojawiają. Także trzeba będzie się czymś podleczyć. Butelka wody może wystarczy. Możliwe, że konieczne będą dwie lub trzy. Dwie. I pójdziemy sobie załatwić tego potwora. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Krasnoludki spirytus. Ruda srebra. Hej, jest tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem. Jak to na wyspę? Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arimbior. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Wergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal. Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Co mogły zrobić te duchy? Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś je na tę wyspę zwabiło. Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Powiedz coś więcej o tym upiorze. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni, jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. Okej. Trzeba zbadać latarnię morską przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. Podejdziemy sobie bliżej do latarni. Co my tu mamy? Trochę alkoholi.
jakieś pismo. List do latarnika. Przeczytamy sobie go. Mikjal, jest robota. Do Arinbjorn będzie zawijać statek z Faroe z ładunkiem skór. Po północy masz zgasić latarnię i nie zapalać, póki nie damy znaku pochodnią. Łupem dzielimy się jak zawsze. Dostaniesz 10 część tego, co może wrócić na brzeg. Do następnego. No proszę, najciemniej pod latarnią. Dosłownie. Wyjdziemy sobie na sam szczyt. Czy coś tutaj mamy jeszcze ciekawego? Nic już tu nie widzę. Żebym tylko nic nie przeoczył. Czy tutaj coś było może na brzegu? Nie, to tam coś na dole. Zejdziemy na dół. Tutaj coś jest. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa, to ona trzyma tutaj upiory. Pokutni. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Jeśli to Mikjal jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień. Trzeba mi zapytać. Okej, załatwimy sobie pozostałe upiory. Wypada z nich bardzo dużo przydatnych składników. A my pogadamy sobie jeszcze raz z Mikjalem o pokutniku. Coście żeście dowiedzieli? Wyspę nawiedza pokutnik. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspę spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Okej, okay, więc idziemy. Patrz! Tamto on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Pośpiesz się! Nie wiem, jak mnie to wytrzyma. Cholera, silny jest. Na początek skupimy się na uciekaniu. Wysyła na nas upiory.
teraz możemy przejść do rzeczy. Cholera, prawie ginę. Mamy zdolność niezabijalność, która nas w tym momencie uratowała. Gin, bestio. Dobra, załatwiono. Ashrune unikat. Trofeum supiora. Udało się? Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna. Bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skałę. To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Odpuszczę ci tym razem. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Bo jeśli kiedykolwiek usłyszę, że przy brzegu Eldbergu rozbiła się jakaś łódź, choćby kaja, to wrócę tu i dokończę robotę pokutnika, rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. Okej. Dzięki. Bez ciebie umarłbym tu z głodu. Albo ze strachu. Mamy tutaj pełno znajdziek z potworów. Niestety jestem przeciążony. Trzeba się będzie czegoś pozbyć z ekwipunku. Ten miecz nam wypadł, warty 413. Wyrzucę sobie tępy topór. I udamy się do, po naszą nagrodę do wsi Arnbjorn. Wrócimy do karczmy. Pogadamy z Jorundem. Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. No skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazda w niej wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. O szczegóły spytaj Mikiala. Ciekawy człowiek. Ciekawszy, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! Bywaj. Bywaj. Okej, okay, ukończyliśmy sobie zlecenie upiór z Eldbergu. Pytanie, czy jest w tej wsi jakiś kowal? Prawdopodobnie tutaj gdzieś dalej będzie. Z racji, że jest noc, to może być po prostu nieobecny na stanowisku, także poczekamy sobie, pomedytuję do rana, do 9 rano. Jest kowal tutaj.
Czy oczy mnie zwodzą, czy oto odwiedził mnie sam biały wilk, wojownik, filozof, kochanek? Ktoś naopowiadał ci bzdur. Przyjaciel samego wielkiego mistrza Jaskra. Wielkiego mistrza Jaskra? Ano, pomnik zbudował trwalszy niż ze Spiżu. Jak go spotkasz, biały wilku, przekaż wyrazy uznania od Sigurda, największego wielbiciela jego twórczości. Jak go spotkam, to powiem mu, co myślę o jego fantazjach. Nie godzi się represjonować poety. Spisane będą czyny i rozmowy. Sam z kowalstwa żyję, ale zawsze wolałem wykuwać słowa. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No, ma sporo mieczy. Sprzedamy mu Kirys Angaren z Angren. I te obydwa te miecze. Ashrunę i rozjemcę. Długi miecz ze Spikerok też. I wereński długi miecz również. Ho. Tutaj mamy jeszcze klapy dla konia. Sprzedam je, bo są pewnie ciężkie. Mistrzowskie wyścigowe siodło też sprzedam, żeby się odciążyć. Trofeum z Baby Wodnej. Dobra, chyba to wystarczy. Rzemiosło, albo naprawmy sobie rzeczy. Naprawmy wyposażone. Co jeszcze miałem sprawdzić? Zagrajmy w gwinta. Odyszkę. Zagrajmy w karty, może być gwint. Okej, okay, gram Królestwami Północy, rozpoczniemy grę. On gra potworami. Dobrze, że spadł nam trzaskający mróz. Mamy Dijkstrę. Gantera Odima. Zygfryda i Emila Regisa sobie wymienię. Mamy Jaskra i Balistę. Zaczęła żywiołaka ziemi. My zaczynamy od Dijkstry. Spadł nam tajemniczy elf i Kira Met. On podnosi Dijkstrę manekinem. My gramy tajemniczego elfa. Spada Estera Tysen i gęsta mgła. On tylko tajemniczego elfa. My sobie gramy Gantera Odima Cień. On gra Dijkstrę, którego podnosimy od razu. Przeciwnik spasował, więc my gramy Dijkstrę. O, i... Jaskra czy nie? Zagram sobie Kira Met. I spasuję. Został mu ten żywiołak niestety. Nam spadła... Filipa Eilhart. Zaczniemy sobie potyczkę od położenia Jaskra. On gra Gula. Przyzywa dwa kolejne. My gramy Komandosa Niebieskich Pasów. Ten gra Nekera. O, my gramy Róg Dowódcy na jednostki dalekiego starcia.
On gra wampiry. Ciekawe, czy ma wszystkie. Ma i to sporo. My mu zagrywamy trzaskający mróz od razu. Ten gra krabopająka. My gramy Detmolda. On gra olbrzymiego krabopająka. My gramy Rabaczy Steinfried. On ma gra Wiedźmę Kuchtę. Jakby teraz taki Wilder Tremor tylko nam spadł, tylko niestety go nie mam. Ale gramy Balistę. On gra Imlerita. My gramy Geralta z Rivii. I na ostatnią kartę gra Pożogę. Niszczy nam Detmolda. Ale to nic nie szkodzi. Gramy Jana Natalisa. Estera Tatysena. I Filipa Elhardt. I wygrywamy z dużą przewagą. Okej, okay, mamy 20 nowigradzkich koron i Wremdę. Dobra, dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie oraz subujcie. I zapraszam was na dalszy ciąg od przygód Geralta w kolejnych odcinkach. A tymczasem trzymajcie się, na razie.